Witam Was, moi drodzy, 25 listopada 2023 roku o poranku. A chciałbym to uczynić Bożym Słowem, które zostało wyznaczone na dzień dzisiejszy. I tak, pierwszy werset czytam z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 24 rozdziału, a drugi werset z listu Jakuba, z pierwszego rozdziału. Posłuchajcie, moi drodzy, tych słów. Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. A Jakub napisał: bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Moi drodzy, we współczesnym świecie oczekujemy od siebie tego, abyśmy byli autentyczni, abyśmy byli wierni zasadom, regułom, które dotykają nas, naszych najbliższych i naszych ukochanych. Tak samo jest z Bożym Słowem. Bóg Wszechmogący oczekuje od nas wierności, wytrwałości, autentyczności, tego, abyśmy byli wytrwali w tym wszystkim, co robimy, co uznajemy, abyśmy byli wytrwali w podążaniu za Bożym Słowem, za Ewangelią Jezusa Chrystusa. Tak jak angażujemy się w życie codzienne, w wychowywanie naszych dzieci, w sprawy zawodowe, Bóg pragnie tego, abyśmy zaangażowali się w 100% całym sobą, całym sercem w wypełnianie Bożego Słowa. Chcemy podążać za Bożym Słowem nieustannie, być wiernym w każdej sytuacji i w tej spokojnej, przepełniającej nas nadzieją, radością, ale w szczególny sposób bądźmy wytrwali wtedy, gdy jest odrobinę trudniej, smutniej, gdy pewne rzeczy, pewne sprawy nie układają się po naszej myśli. Pamiętajmy zawsze, że we wszystkim z nami jest Bóg i pragnie nam błogosławić. Pragnie, abyśmy nawzajem się nie oszukiwali, abyśmy byli szczerzy względem siebie, względem Niego, względem tych wszystkich, których Bóg nam powierzył. Życzę Wam, moi drodzy, w ten przepiękny poranek 25 listopada samych cudownych doświadczeń, przeżyć, tego, abyśmy byli szczęśliwi i wierni Bożemu Słowu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, także, moi drodzy, z tej przepięknej sopockiej plaży przeżywamy teraz z kapelanami z Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego Święto Marynarki Wojennej i wszystkim nam życzę wiele Bożego błogosławieństwa, Bożego prowadzenia, tego, co najlepsze. Zostańcie z Bogiem, wszystkiego, co dobre. Do zobaczenia. Pa. Amen.